Zgromadzona tutaj publiczność, mieszkańcy Grudziądza. Cieszymy również się z tego tytułu, że widzimy bardzo dużo młodych twarzy na tej sali. Proszę Państwa, spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym, aby zainaugurować po prostu otwarcie i powstanie Otwartego Komitetu Wyborczego pana Sławomira Dębskiego. Tak jak widać na tym banerze, Otwarty Komitet Wyborczy Sławomira Dębskiego. Ukonstytuował się już Komitet Wyborczy tego komitetu w osobach, może powiem tutaj, jest to kilka osób, przybywa tych osób, nie wszystkie tutaj są obecne. Pani Ewa Cieślakowska, obecna tutaj, prezes Stowarzyszenia Znak, Zaufanie, Nauka, Akceptacja, Kontakt. Jest to stowarzyszenie zrzeszające osoby niepełnosprawne, przeważnie osoby głuche. Zresztą jak widzicie, pani Ewa w tej chwili tutaj tłumaczy dla osób, które nie słyszą to, co tutaj mówimy i to, co tutaj robimy. Następnie serdecznie witam w komitecie panią Izabelę Szydicką, mieszkankę Grudziądza. Bardzo aktywną w naszych wspólnych działaniach, od pewnego czasu już, w tych działaniach, które podejmujemy tutaj w Grudziądzu. No i witam najważniejszą osobę dzisiejszego naszego spotkania, pana Sławomira Dębskiego. Przywitajmy brawami. Proszę Państwa, na sali również są obecni rodzice pana Sławomira, pani Danuta i pan Edmund Dębscy. Proszę bardzo. Przywitajmy również brawami. Także są rodzice również obecni. Moje w tej chwili pan Piotr Zawada, może pan Piotr się przedstawi tutaj. Nasz myślista tutaj. Pan Marek Nieczkowski, proszę się zaprezentować. Grudziądzanin, znany podróżnik. W zeszłym roku ponad 5000 km samotnie przejechał z Grudziądza na Nordkap w Norwegii i wrócił stamtąd do Grudziądza. Także Grudziądzanin od urodzenia, działacz społeczny, sportowy. Jest również z nami pan Janek Wróblewski. Janek, przedstaw się. Znany działacz z różnych inicjatyw. Człowiek, który pomaga w wielu inicjatywach. Była inicjatywa obywatelska rozwiązania Straży Pożarnej. To była, tak, to była dusza tego. Gdy chodzi również o statek wodny, tramwaj wodny, również bardzo się zaangażował. Jest tutaj też również obecna pani Zofia Chlebowska, co prawda jeszcze nie członek naszego komitetu, ale myślę, że w najbliższym czasie zostanie tym członkiem. Także działaczka, inicjatorka sprowadzenia do Grudziądza tramwaju wodnego. Niestety, nie wyszło. Wiemy dlaczego. 24-5 przez Grudziądz przejdzie fala kulminacyjna, około 3-metrowa i niestety ze względu bezpieczeństwa ten statek nie będzie mógł tutaj pływać, a wręcz zostanie ewakuowany z Trzewa, gdzie w tej chwili jest, do Gdańska, do Zatoki, aby się ustrzec przed tymi falami, konarami, kamieniami i tak dalej. Czy jeszcze może tutaj kogoś zapomniałem, Sławek, z naszego komitetu? A, rzeczywiście, przepraszam, Andrzej Balicki, nasz kolega, działacz grudziądzki, jest w naszym komitecie. Harsmisz prowadzi drużynę, dużo czasu jej poświęca, również bardzo dużo społecznie pracuje. No i również przywitam tutaj wieloletniego, byłego radnego Rady Miejskiej w Grudziądzu, pana Witka Kraśniewskiego, który jest również na naszym spotkaniu. Witam bardzo serdecznie, panie Witku. Witam przedstawicieli mediów grudziądzkich, radia, prasy i telewizji. Proszę Państwa, program naszego spotkania dzisiejszego. Za chwilę poproszę o prezentację pana Sławka Dębskiego, który powie kilka słów o sobie. W następnym punkcie, jeśli no, wytrzymacie tutaj mimo tego upału, który jest w tej chwili w Grudziądzu i w Polsce, kilka słów pan Sławek chciał powiedzieć na temat samorządu, teoria i praktyka, dosłownie 7-8 minut. Naprawdę ja już to słuchałem, jest to ciekawe wystąpienie. I w dalszej części omówi program, bo są założenia programu. No i jeśli Państwo jeszcze wytrzymacie tyle z nami, przewidujemy dyskusję programową, pytania, uwagi, zapytania. W tej chwili przekazuję głos panu doktorowi Sławomirowi Dębskiemu. Proszę bardzo. Od wielu pokoleń, tak, informacja na temat całego mojego życiorysu znajduje się w pełni na naszej stronie www.dębskisławomir.pl. Tam jest informacja dotycząca mojej przeszłości, moich korzeni rodzinnych,
moich kwalifikacji. Może krótko poinformuję, byłem spokrewniony z Wiktorem Kulerskim, który był tutaj osobą dość znaną, właścicielem Gazety Grodzieckiej, znanym działaczem. W latach, które w tej chwili możemy poznawać skarb naszej historii. Jeśli chodzi natomiast o mnie, to do 19 roku życia, do ukończenia szkoły średniej mieszkałem w Grudziądzu, tak, uczestniczyłem w życiu publicznym, między innymi i w początkach tworzenia się naszej współczesnej demokracji jako kolporter, tak, Solidarności. Przez okres około 2 lat funkcjonowałem ja, brat i jeszcze koledzy, tak? Stan wojenny, który został wprowadzony, wyrwał mnie z miasta powołaniem do służby wojskowej. Służba wojskowa 3 lata, to długi okres czasu. W tym czasie oczywiście poznałem osobę, z którą się związałem, zamieszkałem w Trójmieście. Od tego czasu funkcjonowałem w Trójmieście, tam uzyskiwałem różne umiejętności, zdobywałem wiedzę, podnosiłem kwalifikacje. W pierwszej kolejności oczywiście licencjat z prawa administracyjnego, później magister, jeśli chodzi o politologię na Uniwersytecie Gdańskim, specjalność polityka publiczna, następnie menedżer Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna i następnie doktorat z politologii Uniwersytet Warszawski, a to już jest całkiem nowy okres, 2010 rok. Od razu po ukończeniu rozpoczęta praca na uczelni. Pierwszą uczelnią, w jakiej realizowałem wykłady, była Grudziądzka Szkoła Wyższa. Państwo znają sytuację Grudziądzkiej Szkoły Wyższej, a drugim etapem Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu i to jest moje obecnie wykonywane zadanie i mój obecnie realizowany zawód. Także z Grudziądzem jestem związany mocno przez pokolenia, ale także emocjonalnie, bo jednak tu się wychowywałem. Ten okres dojrzewania i wchodzenia w życie dorosłe to właśnie Grudziądz. Tak? Teraz jestem tu razem z rodzicami. Jesteśmy tutaj we troje. Rodzice potrzebują takiego wsparcia i to wsparcie tutaj ja im udzielam. A jeśli chodzi o etap dotyczący tworzenia się komitetu. No, po przyjeździe do miasta, podjęciu pracy, zorientowałem się, że sytuacja w mieście jest dość trudna, że mieszkańcy mają pewne problemy. Jako człowiek całe życie aktywny, jeśli chodzi o działania społeczne, w tym od 2002 roku przewodniczący Stowarzyszenia Razem Przeciw Przemocy. Nie mogłem zamykać oczu i nigdy nie zamykałem. Zawsze podejmowałem się działań, które pomagały innym i które umożliwiały im wsparcie. W związku z tym, między innymi, włączyłem się w kampanię na rzecz zdjęcia tej opaski z ust mieszkańców, jaką jest olbrzymia liczba konieczna do inicjatywy uchwałodawczej. I to było pierwsze nasze działanie. W tym działaniu poznałem pana Aleksandra, który realizował zupełnie odmienne zadanie, ale w trakcie realizacji tego zadania uzyskałem z jego strony wsparcie. Następnie wsparcie uzyskaliśmy w Radzie Miasta i dzięki współpracy z Radą Miasta oraz zainicjowaniu Biura Interwencji Społecznej zaczęliśmy żyć trochę bardziej tym życiem wszystkich mieszkańców Grudziądza. Ono stało się takim elementem naszego dnia codziennego. W związku z tym, że sytuacja w ocenie mieszkańców, którzy z nami się kontaktowali i którzy z nami mają bezpośrednie spotkania, między innymi w Biurze Interwencji Społecznej, nabraliśmy przekonania, że trzeba taki komitet utworzyć. Komitet, który będzie komitetem otwartym dla wszystkich. Komitet, w którym partyjność idzie na drugi plan, w którym zdecydowanie głównym zadaniem jest uzyskanie możliwości dla mieszkańców współdecydowania o wszystkim, co w mieście się dzieje. A teraz, żeby zrealizować to zadanie, to trzeba mieć przede wszystkim jakieś podstawy.
My oczywiście sięgnęliśmy do podstaw prawnych. W związku z tym będzie tutaj z mojej strony krótka informacja na temat samorządu terytorialnego, podstaw prawnych jego działania i później przejdę do elementu programowego, czyli przedstawię krótko program i założenia naszego programu. Był systematycznie we wtorki, czwartki od godziny 17 do godziny 19 przy ulicy Dolnictwie 29. Takich interwencji, takich naszych działań i spędzonego tam tych spędzonych godzin to było 25 razy po 2 godziny, 50 godzin. Nie opuściliśmy żadnego wtorku i czwartku. W sumie do nas zgłosiło się ponad 30 osób. Tematyka tego, z czym się do nas zgłaszali, dotyczyła tak, przede wszystkim, co jest bolączką gruziąca, braku pracy, po prostu załatwiania pracy. Bardzo dużo głosów krytycznych dotyczyło również miejskiej spółki, jaką jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami. Tam były konkretne zarzuty. My te zarzuty po prostu postaramy się wyjaśnić i przedstawić na najbliższej konferencji prasowej. Były również sprawy jakiejś tam służebności dróg, były sprawy zasiłku, również były sprawy dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy i nieprawidłowości, które zdaniem zgłaszających się tam występują, tych osób, które u nas prosiło o interwencję. W wielu sprawach pomogliśmy, czy to napisać pisma, czy odpowiedni telefon, odpowiednio skierować. Także efekty tego biura jest i biuro jest czynne w każdy wtorek i czwartek. Nie opuściliśmy żadnego dyżuru. Dziękuję bardzo. Krajowych, ale w regułach samorządowych, w regułach prawa administracyjnego. Na takim głównym, pierwszym elementem wyjściowym oczywiście jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nasza Konstytucja. Konstytucja, czyli te elementy ustrojowe dotyczące nas wszystkich. Przypominam, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś złamie Konstytucję, to jest to jedno z największych przestępstw, najbardziej karanych. Tak? A w Polsce wygląda to różnie. Niemniej, jeśli chodzi o artykuł pierwszy, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. I wychodzimy stąd do tezy, że zgodnie z ekonomią artykuł ten dotyczy kapitału rzeczowego i kapitału finansowego. I to ma znaczenie o tyle, że mówiąc o decentralizacji patrzymy z perspektywy własności. Czyli jeżeli Polska jest własnością wszystkich obywateli, a zgodnie z artykułem 4.1 władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. I to naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Co to znaczy? Znaczy, że władza zwierzchnia wciąż i zawsze jest atrybutem społeczeństwa, narodu. Sprawujący władzę przedstawiciele sprawują ją w imieniu społeczeństwa, na rzecz społeczeństwa, a nie na zasadzie władzy samoistnej. Tak? Nie są właścicielami i nie decydują. Nie ma żadnej reguły prawa w Polsce, z której można byłoby wyciągnąć wniosek, że obywatele w jakikolwiek sposób cedują lub skierowują swoją władzę swoim reprezentantom. Reprezentantom przyzwala się tylko na realizację kompetencji, które są im przyznane regułami prawa administracyjnego. Więc możemy mówić o kompetencji urzędnika, a nie o władzy. Władzę cały czas ma społeczeństwo, który jest właścicielem, jak z tego rozumiemy. Ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. A więc kto jest wspólnotą samorządową? Mieszkańcy. Nie urząd. Pracownicy urzędu jako mieszkańcy, tak. Jako urzędnicy to funkcjonariusze publiczni, którzy mają odpowiednie kompetencje, zadania i role do spełnienia. Jeśli chodzi o punkt drugi, ilekroć ustaje mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. I artykuł 2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Czyli mieszkańcy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na swoją odpowiedzialność, ale przy użyciu tego elementu, jakim są reprezentanci. Reprezentanci pełnią służebną rolę wobec mieszkańców, realizując ich władzę. O ustroju gminy stanowi jej statut. I tu na chwilę się zatrzymamy. Rzeczywiście reguły ustrojowe
reguły prawa samorządowego kształtują sytuację w ten sposób, że ujmując pewne kwestie w statucie, można już wiele problemów mieszkańców rozwiązać. Na przykład możliwość udostępnienia mieszkańcom podejmowania decyzji w sprawach ekonomicznych. W tej chwili zdajemy sobie sprawę, że zgodnie z wypowiedziami obecnie rządzących osób, ta kwestia jest jakby objęta nieco tajemnicą. Nawet radni nie do końca mają dostęp do tego, aby zorientować się, jak wygląda sytuacja przekazywania środków publicznych i rozliczenia ich, tak? Ze względu na to, bazując na podstawach prawnych, które Państwu przed chwilą zaprezentowałem, stoimy na stanowisku, że przede wszystkim mieszkańcy mają współdecydować i uczestniczyć w życiu publicznym na tyle, na ile sami aktywnie się w to włączą, ale muszą mieć taką możliwość. A taką możliwością są na przykład zmiany przepisów w statucie, tak? Zmiany dotyczące na przykład inicjatywy uchwałodawczej, co jest elementem naszego programu. No ale wracając teraz do tematu wspólnoty samorządowej. Tak, proszę Państwa, każdy mieszkaniec jest elementem tej wspólnoty samorządowej. I to on ma władzę. I gdy mówimy o tym, kto decyduje, mieszkańcy, bo tak stanowi prawo. Ale na dole, w ramach statutu i regulaminu Rady Miejskiej, występują utrudnienia. Utrudnienia, które oczywiście nie pozwalają na uczestnictwo tak, jak tego oczekują osoby, które mogłyby uczestniczyć w tym życiu publicznym ze względu na swoją aktywność. Tak? A teraz przejdziemy do punktów naszego programu. Ze sobą rozmawiać uczciwie. Tak, trzeba ze sobą się porozumiewać, trzeba tworzyć płaszczyznę zgody i porozumienia i tą jedność, dzięki tej jedności stwarzać sobie możliwości między innymi wspólnych działań na rzecz utworzenia miejsc pracy. A co to jest, co nam daje praca? Praca oczywiście to przede wszystkim jest element uzyskania środków na utrzymanie własne, na utrzymanie rodziny, ale nie jest to jedyny element, nie są to jedyne płaszczyzny, tak? Głównym elementem uzyskania zatrudnienia jest to, że dana jednostka może się rozwijać, człowiek może się rozwijać, samorealizować. Samorealizacja jest tutaj najważniejsza. Biorąc pod uwagę te elementy jedność, praca, one jakby kształtowały się w ciąg i tworzyły ten trzeci element, rozwój. Rozwój wzajemny, rozwój poprzez samorealizację, dzięki pracy, dzięki jedności i dzięki wykorzystaniu potencjału, jaki daje właśnie wspólnota. A przypominam Państwu, że to, iż jesteśmy wspólnotą, to nie jest nasz wybór, bo żeśmy zostali terytorialnie wyodrębnieni, to już było, to już jest element działania rządu. I w tej sytuacji po prostu funkcjonujemy w realiach tej wspólnoty, mieszkając na danym terytorium. Jeśli chodzi o nasz program, punkt pierwszy i najważniejszy, bezrobocie. Oczywiście mówiąc o bezrobociu, w mieście Grudziądzu poddaliśmy analizie i przy pomocy ekspertów ustaliliśmy dwa główne punkty działania, a są one konsekwencją tego, co się po prostu w mieście dzieje. I korzystając z sytuacji, że jednak jesteśmy zintegrowani w Unii Europejskiej, dostrzegamy duże możliwości, jeśli chodzi o poszerzenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne przy użyciu tych środków, czy są to środki lokalne, regionalne, czy międzynarodowe i do nich zamierzamy sięgać w przyszłości. Jeśli chodzi natomiast o fakt tutaj lokalne, które udało nam się wyodrębnić, to rzeczywiście należałoby tu zdecydowanie zmienić relacje obywatel-urząd. I aby te relacje zmienić, należałoby wprowadzić zmiany pewnych reguł, między innymi w statucie lub w regulaminie Rady Miejskiej. I nie jest to trudne. Jedno głosowanie może rozwiązać wiele problemów mieszkańców. Tak? Jeśli chodzi o bezrobocie, wiemy, jakie poszczególne podmioty z góry w dół, jak funkcjonują w ramach naszego regionu.
To jest temat na spotkanie i takie spotkania, proszę Państwa, o tych tytułach roboczych będą organizowane przez nas i tam będziemy bezpośrednio informować, w jaki sposób można rozwiązać te problemy i z czyim udziałem. Przejdziemy do następnego punktu. Rozwój gospodarczy i oczywiście tu jest też szerokie pole do popisu. Dostrzegamy tutaj zwłaszcza możliwości, jeśli chodzi o promocję i uruchomienie mechanizmów rozwoju grudziąckich przedsiębiorców. Tutaj patrzymy już nie tylko na środki, które można byłoby dla nich uruchomić, ale także na mechanizmy podatkowe i inne elementy związane z ich funkcjonowaniem. Jesteśmy za tym, żeby uruchomić jak najwięcej tych mechanizmów już w pierwszych dniach działania. Te mechanizmy wcale nie są takie trudne, jednak wymagają wysiłków wszystkich, którzy będą uczestniczyli w tym procesie, nie tylko organu wykonawczego, ale i urzędników. Zdajemy sobie sprawę, że zatrudnieni w mieście urzędnicy mają wysokie kwalifikacje, tak? I spełniają swoją rolę, ale pod wpływem dyspozycji dyscypliny partyjnej, która narzuca pewne rozwiązania, no niestety stosują się do tego, tak? Chcemy od tego odejść i chcemy, żeby mieszkańcy mogli wreszcie uruchomić swoją aktywność, którą w tej chwili muszą tłumić ze względu na te zachowania. Oczywiście to będzie też temat spotkania roboczego. Jeśli chodzi o system zarządzania, jak wcześniej wspominałem, no system ten absolutnie w tej chwili nie ma możliwości istnienia w takim stanie, jak teraz działa. Jest niezgodny z regułami, a do tego jest sprzeczny z oczekiwaniami społecznymi. I tu znowu nacisk na to, aby o życiu mieszkańców jak najmniej decydowała sytuacja dyspozycji partyjnej. Mieszkańcy nie muszą należeć do partii, żeby realizować swoje cele, a partie, jak przypominam Państwu, powstały w takim celu, jak i urzędy, aby wspierać mieszkańców i aby właśnie dawać im możliwość współdecydowania, a nie aby decydować za tych mieszkańców. I tutaj takim elementem ostatnim, współpraca z partnerami społecznymi i tu przede wszystkim mamy na myśli samorząd gospodarczy. Przypominam Państwu, że podpisując dokumenty integracyjne, jednym z elementów układu integracyjnego było utworzenie w Polsce samorządu gospodarczego. Samorząd nie powstał, a w wyniku licznych działań legislatywy rządzonej przez partię aktualną pojęcie samorządu gospodarczego wyeliminowano. Wprowadzono związki pracodawców. Czy to jest sytuacja w naszym kraju demokratycznie rozwijającym się, sytuacja sprzyjająca rozwojowi? No nie, nie bardzo, ponieważ sytuacja samorządu gospodarczego, który funkcjonuje między innymi w Niemczech i stamtąd się wywodzą jego najlepsze cechy i cele. Przypominam, że w czasach przemian związanych z tworzeniem się nowego systemu, jakim jest demokracja na przełomie dziejów, tak, to samorząd gospodarczy w Niemczech między innymi doprowadził do tego, że dziś Niemcy są taką potęgą gospodarczą. Tak? Jeśli ktoś nie dostrzega związku między tymi elementami, między tym, że samorząd gospodarczy musi być bardziej samodzielny, a przedsiębiorcy niestety, ale powinni mieć znacznie większą płaszczyznę współdecydowania w sprawach nie tylko gospodarczych, ale we wszystkich sprawach ekonomicznych, mają nie tylko kwalifikacje, ale i doświadczenie, tak? I trzeba po prostu tą furtkę im otworzyć. I trzeba im umożliwić uczestnictwo w tym życiu publicznym jak najwięcej. Jeśli chodzi o organizacje, stowarzyszenia i fundacje, to są te elementy życia publicznego,
które dotyczą bezpośrednio wszystkich, a więc to są te grupy ludzi, które w sposób aktywny starają się rozwiązać problemy bezpośrednio dotyczące danych grup. Tak? I mamy tu dzięki temu organizację Znak, tak? Mamy też Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy, mamy inne organizacje, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Zawodowych i wiele, wiele innych organizacji, które funkcjonują w interesie swoich członków, mieszkańców Grudziądza, w tym celu, aby realizacja zadań dotyczących właśnie tych grup była elementem ich bezpośredniego udziału. I to jest najlepsze rozwiązanie. Optymalizacja wszelkich działań wiąże się ściśle z tym, że te działania wykonują ci, których dana sytuacja czy problem dotyczy. I dlatego jest ważne, aby przeprowadzić decentralizację na szczeblu lokalnym w taki sposób, by mieszkańców dopuścić do zabierania głosu i do uczestnictwa. To w zasadzie założenia programowe wszystkie, a teraz bardzo prosimy o pytania. Będziemy odpowiadać. Zachęcam bardzo do zadawania pytań. Proszę bardzo, jeszcze coś, tak? Przepraszam, jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, że Państwo byliście przywitani muzyką, którą puszczam z komputera, specjalnie dla nas. Została ona skomponowana przez DJ-a Wojtasa, tak, który jest osobą niepełnosprawną i nie może przybyć na takie spotkania, ale dla nas skomponował ten utwór i pozwolę go sobie od czasu do czasu tutaj uruchamiać. Ja mam takie pytanie, czy Pan, tworząc się, będąc, tak powiem, szefem tego komitetu wyborczego, czy Pan ma zamiar kandydować na prezydenta miasta Grudziądza w najbliższych wyborach? Jeżeli tak, tak, rozumiem. To czy Pan ma jakieś zaplecze co do obsady ewentualnie do pewnych kluczowych stanowisk w tym to jest pierwsze. Drugie pytanie mam do Pana. Już, tak? Jakie jest Pańskie stanowisko odnośnie, że Pan specjalizuje się jako politolog, rozumiem, no, w samorządzie, jakie jest Pańskie stanowisko w zakresie, oczywiście z punktu widzenia demokracji, na bezpośrednio prezydenta, który są już od trzech kadencji, w odniesieniu do poprzedniego stanu, że prezydenta wybrało się pośrednio poprzez radę. To jest drugie pytanie, jak Pan ocenia, co z punktu widzenia demokracji, co jest lepsze? Trzecie pytanie, co Pan sądzi o jednomandatowych okręgach wyborczych? Chodzi o to, czy Pan ocenia pozytywnie, czy to, co teraz jest w tej chwili, czy nie uważa Pan, że jest za bardzo upartyniony? A więc w związku z tym, no, że tak powiem, zwykły obywatel oczywiście no, może zafunkcjonować, ale generalnie poprzez szczyt partyjny. Przede wszystkim w wyborach do Sejmu i do Senatu, ale nawet i w wyborach samorządowych, czy są dozwolących się tego rodzaju załóżmy, jak Pański komitet. I kolejne pytanie, oczywiście krótka, nie chcę, żeby Pan się dużo rozwodził. Co Pan sądzi odnośnie funkcjonowania Senatu? Senatu, oczywiście to jeszcze pytanie dotyczące samorządu. Czy nie wskazane, bo Pan nie wie, nie chcę sugerować, ale czy nie wskazane, że Pan był od tych gospodarczych, tych, tak samo, jak chcę powiedzieć, Senat nie mógłby tak powiem, pełnić taką funkcję, jakby funkcję skonsolidowania wszystkich samorządowców, którzy mieliby coś do powiedzenia, bo w zasadzie w tej chwili to w zasadzie nie ma nikt nic do powiedzenia. A i szary obywatel, jak Pan zresztą doskonale wie, to jest na nim ma do powiedzenia. Przede wszystkim ma do powiedzenia szef partii, który, że tak powiem, no, o wszystkim decyduje. I prosiłbym o krótkie ustosunkowanie się. Stanowiska to są w Grudziądzu eksperci,
i w okolicach, którzy zapewnią tutaj funkcjonowanie i ewentualnie, jeśli byłaby potrzeba, zmiany systemu zarządzania poprzez między innymi włączenie osób innych niż te, które funkcjonują, tak? To tak, mamy kontakt z takimi osobami, mamy kontakt z ekspertami, natomiast nie jest sytuacja zamknięta. I dlatego ten komitet jest komitetem otwartym. Jeśli chodzi o wybory bezpośrednie prezydenta, to na naszej stronie internetowej jest dostęp do publikacji, którą tam umieściłem, i odpłatnie można wejść i poczytać. Moje zdanie jest tego rodzaju, że wybory poprzez Radę były korzystniejsze i spełniały swoją rolę, ale jest w mojej ocenie znacznie korzystniejszą sytuacją byłoby, gdyby zamiast prezydenta był dyrektor i byłby wybierany drogą konkursu, i wtedy to znacznie by upraszczało sytuację, gdyby organ wykonawczy, który kieruje urzędem, tak można to powiedzieć. W tej chwili to jest jego główna rola, a ten element polityczny poszedł jakby w zapomnienie. Tak? On ma wykonywać takie zadania, dyrektor i jego, załóżmy, dwóch zastępców, którzy wybieraliby drogą konkursu przez Radę, spełniałoby tą rolę, a do tego wszystkiego ułatwiałoby funkcjonowanie mieszkańcom, tak? Bo w sytuacji, gdyby mieszkańcy mieli zarzuty, można byłoby takiego dyrektora zmienić, a tak po prostu koszta związane z zmianą organu wykonawczego są bardzo wysokie, bo dotyczy to referendum. Nie ma innej możliwości, tak? Jeśli chodzi o wybory, jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, tak jest, bardzo pozytywnie do tego się odnoszę i jest to silnie związane z tym, co my w tej chwili sygnalizujemy. Tak? W związku z tym, że w tej chwili jeszcze funkcjonują te reguły i te prawa, które obowiązują, no my otwieramy ten komitet i chcemy przede wszystkim zadbać o interes mieszkańców w sposób taki bezpośredni. Tak? Jeśli chodzi o Senat, no to mówiąc o współpracy samorządowców, to jest komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego i tam są reprezentanci rządu, senatu i samorządów terytorialnych, regionalnych, którzy współpracują, i z tym, że rola samorządów terytorialnych jest bardzo ograniczona, wyłącznie do opiniowania lub do zabierania głosu, tak? I w mojej ocenie wszystko, co jest związane z tworzeniem podmiotów administracyjnych typu, bo takim podmiotem stał się Senat w przeciągu tych kilku kadencji, ta sytuacja utrzymywania Izby Niższej jest jakby także i przez mieszkańców sygnalizowana jako zbędna. Natomiast decentralizacja powinna prowadzić w naszej ocenie przede wszystkim do przekazania kompetencji do regionów. I tam przy udziale osób, których wybiorą bezpośrednio sobie już mieszkańcy regionów, przy ich udziale podejmowanie decyzji dotyczących poszczególnych regionów. Natomiast kwestie dotyczące tego, co się dzieje w regionach, a kanału zwrotnego w sytuacji, gdy występuje prawo sprzeczne z interesem regionu, a które jest poprzez parlament wdrażane, no ten element jest, jak wszyscy znamy z informacji i zapoznając się z prawem, no jest bardzo utrudniony. Tak? Te zmiany musiałyby nastąpić na szczeblu krajowym. A my w tej chwili jesteśmy przede wszystkim zainteresowani tym, żeby lokalnie uporządkować wszystko i co? Dać mieszkańcom w końcu władzę, żeby odczuli, czym jest demokracja. A mieszkańcy to wszyscy państwo, którzy tu jesteście, i wszyscy mieszkańcy Grudziądza. Demokracja to ludowactwo. Mamy decydować, macie decydować o sobie. I to w jak najbardziej. Czy gdyby został pan prezydentem, czy udałoby się nadać temu miastu jakiś precyzyjnie określony kierunek? Bo było kiedyś miastem przemysłowym, przestało być, wiadomo kiedy. Nie jest miastem ani turystycznym, ani miastem akademickim, nie jest miastem uzdrowiskowym i nie jest miastem przemysłowym. Czy nie pora, żeby to miasto zaczęło mieć jakiś charakter, jakąś tożsamość, żeby te kolejne kadencje prezydenckie, które mijają, nadały temu miastu jakiś spójny kierunek, taki, który byłby konsekwentnie przez każde kolejne kadencje podtrzymywany i rozwijany. Z tego, co mamy,
infrastruktura drogowa już, można powiedzieć, w bardzo dobrym stanie. Czy na podstawie tego, co już istnieje w mieście, łącznie z solarkami, no bogactwo złoto pod ziemią wręcz, da się wreszcie jakiś spójny plan napisać i realizować? Ja się wychowywałem w takim mieście. Ruch miejski w Grudziądzu był 30-40-krotnie większy niż jest w tej chwili, choć nie był to ruch samochodowy. Tak? Natomiast jeśli chodzi o wymieniane przez panią punkty, miasto posiada wszystkie te elementy i to jest potencjał miasta początkowy. Jak coś się zaczyna, jest jakiś kapitał wstępny. To jest kapitał wstępny miasta. I ma elementy turystyki, i ma elementy przedsiębiorczości, tak, gospodarki, i ma elementy dotyczące rozwiązań typu właśnie tutaj solarki i możliwości jakiejś formy leczniczej. Przyglądając się temu, należałoby na pewno skoncentrować się nie na jednym elemencie, tylko te wszystkie elementy spójnym programem rozwoju objąć. I jest to możliwe, biorąc pod uwagę, że no, w wizji integrowanej Europie mamy dostęp do tych środków unijnych, a jeśli chodzi o ekologię i tego rodzaju rozwiązania, tak, z solankami, które mogłyby nam wyobraźni przyjść do głowy, są realne. I co więcej, są realne nawet, bo z tego co się orientuję, są też programy ekologiczne, które są dofinansowywane w 100%. A mogę Państwu powiedzieć, że za chwilę też, jeśli chodzi o energię i zasoby energetyczne, nastąpi zmiana, ponieważ w końcu udrożni się te przepisy dotyczące energii odnawialnej, a Grudziądz ma tereny, na których czy to solarne, czy wiatrowe jakieś elementy mogą znaleźć swoje miejsce, a to wygeneruje dodatkowe środki i dodatkowe możliwości na rzecz rozwoju miasta. Ale głównym dobrem, jakie jest w mieście, to są mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy są naprawdę dobrze przygotowani, ale często borykają się z jakimiś drobnymi problemami. I ja uważam, że jeśli chodzi o usługi, też mamy tu szerokie pole do popisu. Mieszkańcy mogą stworzyć dużo form usługowych, zwłaszcza dla tych, którzy zaludniają, bo jednak cały powiat grudziądzki jest dobrze zaludnionym powiatem i tu nie ma problemów z tym, aby osoby zamieszkujące nasz powiat korzystały z usług na przykład w mieście, co daje im możliwość dostępu do wielu różnych rodzajów spędzenia wolnego czasu, na przykład, tak? Bliżej niż do Torunia czy do Bydgoszczy. Natomiast jeśli chodzi o turystykę, tak, jak najbardziej, tylko przypomniałam Pani, gdy Pani mówi o, chciałbym zwrócić uwagę, gdy Pani mówi o drogach i o ich stanie, że można się przejechać po polskich, po grudziąckich ulicach bokiem i ja nie dostrzegam tam takiego luksusu i nie dostrzegam tam tak dobrze zagospodarowanych elementów, a przede wszystkim, co mnie zaskakuje, że w sytuacji, gdy od 10 lat, tak, Polska miała największe środki i fundusze z Unii Europejskiej, jakie jakikolwiek kraj kiedykolwiek otrzymał w formie dofinansowania, no grudziąckie drogi rowerowe są po prostu w opłakanym stanie. A w tej chwili nawet, budując te drogi, chodniki, nie bierze się w ogóle pod uwagę tworzenia tej infrastruktury rowerowej, na którą można byłoby te środki w ramach jakiejś wspólnych rozwiązań, przy okazji nawet budowy innego rodzaju infrastruktury uruchomić. Tylko po prostu trzeba o to zadbać. Osoby decyzyjne winny podjąć decyzję. A mieszkańcy, którzy aktywizują się w różnych formach, powinni mieć dostęp do współdecydowania. Powinni mieć wpływ na to, co się dzieje. I wtedy sami, jeżeli któryś z funkcjonariuszy już nie dostrzega tej sytuacji, oni sami mogą i tak w zasadzie dzieje się wszędzie. Ci, których dotyczy problem, rozwiązują go. W odniesieniu do Gdyni, no bo tam jest ten rewelacyjny szczurek, także on nie musi kampanię... Tak, właśnie, jak pan mówi o panu prezydencie Szczurku, tak, to przypominam, że jako jeden z pierwszych otworzył Centrum Organizacji Pożarodowych w Polsce i jako jeden z pierwszych zainicjował współdziałanie bezpośrednie mieszkańców z samorządem, tak? I za to trzeba go pochwalić i za to zawsze będzie miał pierwsze miejsce na liście tych samorządowców,
którzy funkcjonują w naszej rzeczywistości. Natomiast jak ja oceniam funkcjonowanie samorządu? No nie mogę oceniać grudziąckiego samorządu, bo w mojej ocenie tu nie ma samorządu, tu jest partia i dyscyplina partyjna. W sytuacji, gdy nie mamy oddzielonych organu wykonawczego od organu uchwałodawczego i nie mamy rozdzielenia od organu kontrolno-nadzorczego, gdy to wszystko spoczywa w rękach jednej partii, która podejmuje decyzję, tak? Nie możemy mówić o samorządzie. Praktycznie możemy powiedzieć, że w Grudziądzu samorządu nie ma. To mogę zamienić to pytanie na inne. Jak pan ocenia działalność prezydenta w tej sytuacji? Znaczy, osobiście... Ale jak pan tak mówi uczciwie, jak pan myśli. Znaczy, pan się nie kreguje, Działanie pana prezydenta jako organu wykonawczego budzą wątpliwości prawne. I budzą wątpliwości ustrojowe. A poza tym zaskakują. Często wypowiedzi pana prezydenta potwierdzają jakby brak orientacji ustrojowej. Tego rodzaju działania realizowane nazywamy, w Europie to się nazywa niekompetencja cywilizacyjna. A w Polsce mówimy o braku internalizacji reguł ustrojowych. Co to znaczy internalizacja? Przyswojenie pewnych reguł, zaznajomienie się z nimi, wdrożenie w życie i realizacja ich w taki sposób, aby swoim przykładem dawać przykład tym, którzy funkcjonują w mieście i relacje między mną a obywatelem są takie, jak one wynikają z reguł ustrojowych. I przypominam Państwu, że regułą ustrojową najważniejszą, główną zdecydowanie jest reguła godności. Ta reguła jest ten główny element i serce, istota demokracji. Co Pan by zamierzał zrobić, żeby ograniczyć politykę partii właśnie? PO, można powiedzieć po imieniu, bo oni tutaj rządzą sami. No i trzeba bardziej agresywnie, według mnie, trzeba bardziej agresywnie nagłaśniać, że polityka, jaką oni prowadzą, bo bez tego to nie da się ruszyć w ogóle Grudziądzu. Proszę bardzo. Znaczy, też korzystać z przykładów, bo nie ma to jak rozwiązać problemy z udziałem przykładów. Chcemy i prosimy tutaj o wyrażenie zgody uczestników pewnych niedociągnięć, tak, aby także wsparli nas i brali udział w spotkaniach, informując bezpośrednio, co ich spotkało. My natomiast jesteśmy w stanie zapewnić im obsługę, tak? I do tego wszystkiego, no i media będziemy prosić o to, aby nagłaśniały tę sytuację. Z całą pewnością następne spotkanie, które będzie dotyczyć, pierwsze robocze spotkanie, które chcemy zrealizować, to będzie spotkanie dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami. I to jest temat najważniejszy w tej chwili, bo to jest temat, który w tej chwili sygnalizuje bardzo wielu mieszkańców. Widzi pan po prostu tą wizję, gdzie, co ewentualnie i jakie fabryki by mogły powstać, co, jak prowadzić inwestorów, tylko nie w ten sposób, jak to robi na dzisiejsza władza Platformy Obywatelskiej, że wydaje nasze pieniądze na prywatne wycieczki, na przykład do Chin i na naszym kosztem po prostu sobie fundują przyjazdy, no, Nie wiem w jakim celu itd. Następne mam pytanie. Czy pan po prostu przeniesie program Platformy Obywatelskiej Solanek z nad jeziora Rudnickiego w okolicy szpitala? Dlaczego to mówię? Bo po prostu tam są już w tej chwili odwierty i według mnie, jeśli jest taki duży szpital, to ten szpital powinien być przekształcony w szpital uzdrowiskowo-sanatoryjny. Wtedy po prostu miasto by na tym, według mnie, zarabiało potężne pieniążki. Następna sprawa. Jeśli po prostu pan by zgodził się na lokalizację tamtego terenu, tak, to w pobliżu szpitala są potężne hektary samosiejek, tak zwanych samosiejek sosnowych. Natomiast dzisiejsza znowu partia polityczna chce wycinać kilkadziesiąt hektarów lasu stuletniego. I chciałem przypomnieć, że kiedyś było mówione, że między innymi przedmieście w Grudziądzu miało się nazywać przedmieście Solany. To zaniechano. I jeszcze mam ostatnie pytanie. Czy pan widzi inną sytuację rozwojową terenów obok obecnego nowego cmentarza? To jest ulica Jaskółcza, Skowronkowa, Rydgera itd. Dlaczego to mówię?
bo przez 40 lat te tereny są przyłączone do miasta i w ciągu tych 40 lat, jak Platforma się dostała do władzy, to pan Sikora sobie kupił kilka hektarów ziemi. I dzięki temu, że kupił sobie tą ziemię, do tej pory nie zrobiono ani metra, podkreślam, ani metra ulicy czy chodnika, tylko te drogi są tak, jak kiedyś, jak byłem małym chłopcem, jeździłem wozem konnym, tak się są te drogi. A pan Sikora w tej chwili jest w planie, że chce budować nową ulicę. I ta ulica według tamtych mieszkańców się ma nazywać Platforma Obywatelska pana Sikory. Dziękuję. Pierwsze, jeśli chodzi o inwestorów, to tylko w Polsce funkcjonuje taka reguła, że jeździ się do inwestorów z ulotką, informując, że mamy świetne warunki. Na całym świecie sytuacja wygląda inaczej. Przygotowuje się warunki. Jeśli się ma jakieś ulgi czy możliwości, które mogą komuś być przydatne, to szuka się przede wszystkim takiego inwestora, któremu to może być przydatne i do niego się kieruje informacje i do niego kieruje się kroki w tym celu, aby go pozyskać. Czyli zadanie nie jest wyjazd i informacja, czy promowanie na stronie, że my mamy bardzo dobre warunki, tylko znalezienie inwestora, który potrzebuje właśnie takich warunków i do niego skierowanie tej oferty. I proszę mi wierzyć, że inwestorzy, którzy dobrze prosperują, oni nie są zainteresowani, nie szukają takich miejsc. Jeśli je szukają, to mają swoich pracowników i nie do końca współpracują z urzędami i z samorządami. Jeśli samorząd nie wykaże się inicjatywą w tą stronę, to może stracić. I przypominam, że są w Polsce plany budowy fabryk, tak, między innymi samochodów, czy wielkich centrów logistycznych, co jakoś Grudziądz omija z niewiadomych przyczyn. I pomimo, że ta infrastruktura drogowa została już nieco uregulowana. Trzeba sobie tu powiedzieć, że trzeba uruchomić i stworzyć mobilny zespół samorządowy. Czyli prezydent nie może siedzieć za biurkiem i konstatować, co jest dobre dla miasta, tylko musi uczestniczyć w tym życiu bardziej aktywnie i bardziej dynamicznie. Ale z udziałem swoich pracowników. Jeśli chodzi o Rudnik, Szpital, Solanki, tak? To oczywiście uważam, że no przy szpitalu te Solanki, tak? A poza tym daje to możliwość tworzenia elementów rehabilitacji i pozyskania funduszy na tą rehabilitację, tak? A gdy się stworzy sytuację, taką formę rehabilitacji, to jest dobry element promocji dla miasta, między innymi na terenie Niemiec, skąd mogą tutaj ludzie przyjeżdżać na rzecz tych warunków szpitalnych. I tutaj ta turystyka też byłaby w jakiś sposób bardziej zaktywizowana. Jest to skarb i można go wykorzystać, tylko nie można siedząc, a trzeba jednak wysłuchać mieszkańców i w sposób racjonalny podejść do tych rozwiązań. Jeśli chodzi o temat dróg i ulic i terenów, no to są kwestie, które powinno się rozwiązywać w jak najkrótszym czasie z udziałem mieszkańców, a więc plan zagospodarowania, słuchając tych, którzy chcą go zagospodarować, tak? I przypominam, że jeśli chodzi o te plany zagospodarowania i tą urbanizację i to, co się dzieje w miastach, to miało swój początek gdzieś tam w XIX wieku i rzeczywiście tworzyły się takie elementy, które miały sprzyjać mieszkańcom, tak? Dzisiaj, gdy już mamy rozbudowane miasta, gdy już mamy instytucje publiczne umiejscowione, które możemy w każdej chwili przenieść w inne miejsce, bardziej korzystne dla mieszkańców, ta kwestia zagospodarowania przestrzennego nie wymaga, w mojej ocenie, tak długookresowych zachowań, czyli podejmowanie decyzji w tak długim zakresie czasu. Trzeba to skrócić. Wszystko należy poskracać, a zdecydowanie, co najważniejsze, wszystko, co się robi, uzgadniać i uzyskiwać akceptację mieszkańców. Ja może takie pytanie. Jak wiadomo, największym pracodawcą w Grudziądzu jest szpital. Obecnie media informowały o bardzo wysokim zadłużeniu szpitala. I chciałem się spytać, jakie by było pana stanowisko do tego, czy i jak widziałby pan współpracę z obecnym dyrektorem? Dzięki publikacjom medialnym, a nie dzięki udostępnianiu dokumentów przez osoby, które nadzorują i kontrolują bezpośrednio
praca tej placówki. I rzeczywiście trzeba znaleźć rozwiązania, które umożliwią oddłużenie szpitala, ale jest to sytuacja złożona i trzeba dokładnie zajrzeć w system, w sposób zarządzania tym szpitalem, bo szpital nie jest zarządzany jednoosobowo, tak? Jest pewna struktura, forma, która zarządza tym szpitalem. Jeśli chodzi o dyrektora szpitala, to jest to jedna osoba, tak? I nie jest to osoba posiadająca taką władzę, która podejmuje tam decyzję jednoosobowo, tak? Jednak tam jest jakieś gremium, które te decyzje wypracowuje. Uważam, że zmiany w systemie zarządzania powinny być, ale powinny one uwzględniać też kwalifikacje i umiejętności osób, które są tam zatrudnione. Jeśli ktoś jest dyrektorem, a nie spełnia się na przykład w roli w jakimkolwiek innym przedsiębiorstwie, a ma wysokie kwalifikacje, może być zastępcą dyrektora, tak? Uważam, że funkcjonowanie osób na poszczególnych funkcjach, czy zmiany kadrowe nie są elementem najważniejszym. Najważniejszym elementem jest prowadzenie systemu zarządzania w jaki sposób. Jeżeli tą formułą jest zespół osób, to stwórzmy zespół osób, który będzie funkcjonował. Tak, aby przy współpracy z takim czy z innym dyrektorem będzie możliwość nie tylko rozwoju tego szpitala, ale także jego oddłużenia. Jeśli chodzi o samo bezpośrednie zadłużenie, to stoję na stanowisku, że zawsze trzeba mieć dokumenty pod ręką, mieć dokładną wiedzę, mieć dokładną orientację co do kapitału szpitala, co do zadłużenia, gdzie, w jakim miejscu, z czyim udziałem i czy można dokonać jakichś zmian w tej sferze, niekoniecznie wpłacając lub uzgadniając pewne formuły rozliczeń, niekoniecznie finansowe. Ja orientuję się, że można pewne rozwiązania w sposób bezfinansowy lub drogami innymi rozwiązać. To ma miejsce w Europie także, a w związku z tym, że jesteśmy krajem demokratycznym i te mechanizmy demokratyczne mamy w zasięgu ręki, traktujmy je jak narzędzia i wykorzystajmy je w rozwiązywaniu problemu. Ale rozwiążmy ten problem z udziałem tych osób, nie oceniając ich, tak? Nie mogę ocenić kogoś na podstawie, że jest zadłużenie. Nie wiem, czy on tam decydował, czy ta osoba decydowała, czy nie było sytuacji takiej, że to wykonywał jakieś obowiązki, a decyzje podejmowano było jakieś gremium. I tutaj trzeba się temu dokładnie przyjrzeć, tak? Myślę, że problem zadłużenia tego szpitala jest do rozwiązania, ale będzie też potrzeba współpraca z czynnikami rządowymi. Tutaj z tego, co ja się zorientowałem, jest też duże zadłużenie i brak spłaty części funduszy z Narodowego Funduszu Zdrowia, który generalnie stoję ja na stanowisku, jak i sporo Polaków, aby ten fundusz zlikwidować w końcu, aby regiony dostały środki na prowadzenie szpitali tam, gdzie one są, tak? I aby zaprzestano centralnego rozdawnictwa, bo centralnie w Polsce, jak byłem dzieckiem, mogę Państwu powiedzieć, nie widziałem to, co się dzieje i miałem kontakt z informacjami z Europy, które przychodziły tu w gazetach, które przywozili marynarze, tak? To była grupa taka najbardziej uprzywilejowana, która jeździła po świecie, to zawsze przyglądałem się, że na świecie jest tak, że ludzie się wspierają, tak? I że decydują o pewnych sprawach sami. I to mnie dość imponowało, jak byłem dzieckiem. Później, gdy uczestniczyłem w poszczególnych podmiotach, starałem się funkcjonować zawsze w sposób taki demokratyczny. I gdy przyszły zmiany w 89, których ja specjalnie nie zauważyłem, po 90 roku, tak, byłem przekonany, że jest sytuacja tworzenia reguł demokratycznych w Polsce. No ale sytuacja, w której funkcjonuje ustawa o partiach, tak, i tam wpisy występują odmienne niż są umieszczone w Konstytucji, tak? No to już mnie niepokoi. A z drugiej strony sposób zarządzania centralny funduszami powinien być już dawno wyeliminowany z życia publicznego. Już chyba pora jest mówić o tym bardzo, bardzo głośno, że tak jak mówią w Unii i tak jak uruchamiają te środki unijne mechanizmy, które są generalnie regułami administracyjnymi, tak? Należy dawać rozwiązania na problemy i w ślad za nimi kierować środki do tych, którzy je wypracowali i którzy mają prawo do tego, aby nimi dysponować. Chociaż jeden tramwaj wodny dla mieszkańców Grudziądza.
Ile on kosztuje? Około 2 milionów. Bo na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy władza partyjna PO w ciągu 7 dni dała odpowiedź pani Zosi, że nie ma takiej opcji. Nawet nie konsultowała, nawet z tego co się orientuje, nawet nie konsultowała z radnymi, ze swoimi nawet radnymi, którzy jak chorągiewka głosują za. Dziękuję. Na budżet obywatelski. Przypominam państwu, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budżet gminy to budżet mieszkańców. Cały budżet. Cały budżet jest budżetem obywatelskim. I wyodrębnienie jakiejś małej działki, aby mówić o tym, że jest to jakiś fundusz obywatelski, no w wykonaniu Platformy Obywatelskiej to po prostu jest gra słów i fałsz. Tramwaj zakupimy. Może dodam, że ten fundusz ten obywatelski tak jest 2 miliony, ale władze w Grudziądzu podzieliły te 2 miliony przez 20 i wyszło, że ma być 20 takich projektów zgłoszonych przez mieszkańców, każdy o wartości 100 tysięcy. Oczywiście, no przepraszam za słowo, ale to jest ściema po prostu w stosunku do obywateli naszego miasta. Tak się nie robi. Ja mam takie dosyć nietypowe pytanie. Mianowicie, co w programie, czy w programie przewidział pan jakieś działania, które by pomogły konsolidację społeczeństwa, czyli konsolidację w celu wspólnych działań, zaczynając od społeczeństwa na osiedlach mieszkaniowych, czyli od osiedli mieszkaniowych, poprzez te nasze dzielnice, żeby po prostu to społeczeństwo zaczęło działać, bo jeżeli społeczeństwo nie pobudzi się do działania, to niestety zostanie pan sam i nie będzie pan mógł zrealizować żadnego programu dla mieszkańców. Nie są potrzebne, ale jeśli jest takie bezrobocie, w pierwszej kolejności wszystkie środki na bezrobocie. Jeśli chodzi o działanie, aktywność społeczną, to mogę panu powiedzieć, że znamy z poprzednich czasów miejsca, i ten pomysł, o którym pan mówi, to jest między innymi pomysł, który był sugerowany przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i która to ustawa leży w tej chwili w Sejmie, tak? Proszę pana, ludzie mają mieć jak najwięcej możliwości kontaktu z urzędem i jak najwięcej możliwości współdecydowania, ale nie przez pośredników. Społeczeństwo nie potrzebuje pośredników. Jeśli jest dobra inicjatywa w dzielnicy, to mieszkańcy potrafią się porozumieć i mogą bezpośrednio do urzędu kierować takie wnioski. Jest tylko prosta reguła. Nie będzie ich tak, jak to mówił znany mi tutaj Grudziądzani. No, on sugeruje 500 osób. Ja mówię, 50 osób to już jest dobrze. 50 osób to 5 osób jest w Olsztynie, tak? To jest sytuacja, która nie doprowadziła do żadnej katastrofy i zapaści tego urzędu. 50 osób, jeśli potrafi się na dzielnicy porozumieć, niech zgłaszają inicjatywę i niech działają. Ale nie ma potrzeby tworzenia miejsc i tak dalej, ponieważ jeżeli utworzą organizację i zwrócą się o to, to tak, inicjatywa musi być oddolna. Z góry nie może być inicjatywa do tworzenia jakichś form administracyjnych, tak? Urzędowych. Niech się aktywizuje społeczeństwo, oczekuje lokalu, powstanie. Ale wtedy, gdy samo zainicjuje takie działanie. Jeżeli my z góry chcemy przyznawać coś, to jeżeli pan zna trochę historię, a zna pan, bo, ja, bo to po prostu jest taki element naszego wykształcenia, tak? To w historii to, co nam dawano z góry, to było zwykle omijane. Tak jak patrzymy nieraz na drogi, jeżeli jest droga na osiedlu, tak, i jest strawnik, widzimy, że przez strawnik przechodzi ścieżka, tak? Czy tak buduje się drogi na zachodzie? Nie. Obsiewa się trawą, mieszkańcom odchodzą i tam, gdzie jest, gdzie te drogi potworzą, tam się im te drogi buduje, tak? Potrzeba nakształtować to, co się dzieje. A nie my będziemy kształtować potrzebę. W tym wypadku jest to manipulacja. A społeczeństwo, któremu się coś narzuca, zwyczajnie od tego odchodzi. I nie dotyczy to tylko Polaków, ale możemy zobaczyć z perspektywy
i innych krajów, tak? Samo społeczeństwo, jeśli się zaktywizuje i chce lokal, dostanie ten lokal. Ale nie twórzmy sztucznych miejsc i nie mówmy, że realizujemy konsultacje ze społeczeństwem, bo stworzyliśmy im świetlicę, gdzie będzie ktoś na dyżurze w taki dzień. Tak? To nie załatwi sprawy, to nie rozwiąże aktywności i nie umocni ducha demokracji w naszym społeczeństwie. A duch demokracji w Grudziądzanach jest i zawsze był. Przypominam Państwu, że w czasach zaborów to właśnie tu były centra aktywizacji społecznej. To tu mieściły się dyspozycje i związków kupieckich, i związków przedsiębiorców na cały kraj. To baza. I Rada to Straż Miejską w tym zlikwidowała. Natomiast daje tylko 30 tysięcy dla policji i ma lepszy porządek jak miał Straż Miejską. Czy Pan po prostu za naszym ciosem, gdzie zbieraliśmy podpisy, zlikwiduje tą Straż Miejską i zasili finansowo policję? Czy Pan tego nie zrobi? Dziękuję. U nas jest jeszcze likwidacja, bo Straż Miejska w tej chwili, jeśli ktoś się nie orientuje, jest zwyczajnie wydziałem Urzędu Gminy, tak? Urzędu Miasta, przepraszam. Jest wydziałem Urzędu Miejskiego i funkcjonuje jako wydział tego urzędu. Likwidacja jak najbardziej, tylko że stoi na stanowisku rzeczywiście możliwość zatrudnienia tych osób w formacji, która zajmuje się tym bezpośrednio, czyli w policji, ale pamiętajmy o tym, że na terenie Grudziądza nie tylko formacja policji zapewnia bezpieczeństwo, mamy też zakłady karne i tam miejsce dla tych osób też mogłoby się znaleźć. Przypominam, że rozbudowuje się jeden z zakładów, będzie możliwość zatrudnienia. Uważam, że takie kwestie trzeba rozwiązać wspólnie i z dyrektorami tych zakładów, i z osobami decyzyjnymi, jak też z organami policji i z ich szefami szczebla regionalnego. To po strażnikach myślę, rzeczywiście osoby z takim dużym doświadczeniem, a tylko odbywają 5-tygodniowy kurs, nie powinni mieć żadnych po prostu jakichś tutaj problemów ze znalezieniem pracy, żadnych. Ja już to powiedziałem w jednym z wywiadów, a jeśli by mieli, to niech im to po prostu załatwi albo pomoże prezydent Malinowski. W Grudziądzu, przypomnę, w ostatnich latach tysiące osób zwalniano, tysiące osób szły na bruk, tysiące wyjechały na zachód za pracą. Czy było takie zainteresowanie tymi ludźmi, którzy stracili pracę? Czy ktoś się tym interesował? To nie byli swoi. To jest wydział. Także mówię, proszę bardzo, czy jakieś pytania, uwagi jeszcze są? Straż Miejskiej, jako że do tego Pan potrzebuje uchwały Rady Miasta. W związku z tym mam pytanie, z kim Pan zamierza stworzyć koalicję, żeby mieć większość, bo żeby zrobić to trzeba. Jak będzie koalicji, będzie Pan sam. Najwięcej głosów dostanie. To reguluje statut, ja myślę, że będzie wyjaśnienie. Strażników miejskich to urzędnicy. Ale mówił o likwidacji. Dobrze, ale likwidacja może się odbywać różnymi drogami. Nie jest powiedziane, że ogłaszamy likwidację i tak dalej. Różne są drogi likwidacji straży, tak? I na pewno organ wykonawczy, który jest pracodawcą, ma prawo zatrudniania i ewentualnie zwalniania. A teraz jest sytuacja, jeśli chodzi o radę, tak? No, mogę Panu powiedzieć, że my preferujemy wartości, które i wspieramy wartości, tak, w życiu publicznym, które są bliskie wielu tu instytucjom, partiom i organom. I mamy wiedzę, że gdy będzie sytuacja wsparcia mieszkańców, będzie sytuacja też wsparcia i tych instytucji. Rozwiążemy wszystko wspólnie. Dlaczego? My otwieramy się na wszystko. Każdy ma prawo wspólnie z nami funkcjonować i uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów. Komitet nie jest zamknięty. To, co my dzisiaj dyskutujemy, to są tezy i założenia, tak? Ale one nie są sztywne, my nie jesteśmy sztywni. Chcemy, żeby mieszkańcom żyło się łatwiej, godniej i przyjemniej. Jest taka możliwość, tak? Ale trzeba zacząć ciężką pracę od podstawy. Jako pracownik urzędu doskonale się orientuje, jak wiele pracy trzeba włożyć, aby przygotować takie elementy zmian. Tak? I ja decyduję się na to, aby taki wysiłek zrealizować. A z drugiej strony orientuję się, że mieszkańcy, jeśli chodzi o wybory w tym roku, są przygotowani, aby wybrać zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Ja po prostu wiem, że mieszkańcy sobie z tym poradzą i że ta sytuacja będzie rozwiązana.
A więc nie sądzę, że w tej sytuacji likwidacja, za którą notabene ja jestem za też, zdecydowanie nawet. Bo mogę powiedzieć, że przy tworzeniu Rady Miasta ja bym jedyny, który sprzeciwiał się jako radny w tym okresie, sprzeciwiał się tworzeniu, powiedziałem tak. Dzisiaj 10, a za kilka lat będzie 50 i niewiele się pomyliłem, się okazuje. Bo tak przeważnie to się odbywa, ale to nie o to chodzi. I w związku z tym, stąd moje pytanie, z kim pan stworzy, chce stworzyć pytanie koalicji, jeżeli pan tak odpowiedział, no nazwijmy to tak enigmatycznie, to ja mam pytanie wprost. Czy z PO... Członkowie PO, którzy zrezygnują z członkostwa PO, mieszkańcy Grudziądza, jak najbardziej, zapraszam. Że tutaj te układy polityczne, które są w tej chwili, ale uspokoi się pan czy nie? Nie. Co? Proszę was o spokój, jedna osoba mówi. Proszę pana, najwyżej będę głosował na pana 3 razy. Za 3 razem, jeśli pan będzie chciał zostać prezydentem, mam taką zasadę, że już nie będę głosował, bo nie chcę, po to mam demokrację, żeby nie tworzyły się kliki i układy. Trzeba im zapobiegać. Chyba, że będzie pan miał drugą turę, no to w drugiej turze też zagłosuję, czyli jeszcze trzeba wyrzucić dwukrotne głosowanie na pana. Dziękuję panu. Dziękuję. A ja chciałbym podziękować wszystkim państwu, powiedzieć, że wszystkim związanym należą się przede wszystkim.